Wielkopolska w ubiegłym roku została wyróżniona. To był dla nas zaszczyt, ale i zobowiązanie. Dzisiaj staramy się wspólnie, jako współorganizator agrotargów, pokazywać to, co w Wielkopolsce jest naturalne, gdzie tradycja zwyciężyła, została i wielkopolska wieś jest wsią starą, tradycyjną, nowoczesną z innowacją. Międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki Agrotravel w Kielcach to mieszanka kultur, smaków i melodii. 140 stoisk rozpinanych i roztańczonych miłośników kultury folklorystycznej z Polski, Ukrainy, Słowacji i Litwy. Targi to też okazja, by zapoznać się z kulturą i tradycjami różnych regionów, w tym Wielkopolski, tegorocznego regionu partnerskiego. Jesteśmy tu obecni licznie, jak Państwo widzicie. Przyjechały 8 lokalnych grup działania, 6 zespołów tanecznych i 5 zespołów folklorystycznych. Wszystko to razem po to, no nie mówię już o kuchni wielkopolskiej, o daniach, które będą podawane, ale po to, żeby pokazać, że tradycja Wielkopolski, która jest bardzo silna, jej smaki, walory i zachowanie tożsamości ma miejsce dzisiaj ulepszone o coś pięknego, jak się nazywa, innowacją współczesności. Zawody. Jednym z ginących zawodów jest też szewc i rymarz i to tajemnicze urządzenie, które teraz Państwu prezentuję, to jest takie urządzenie do cięcia rzemyków. Rzemyki potrzebne i w rymarstwie, ale i w szewstwie do różnych urządzeń, do chociażby jako sznurowadła, do związywania czegoś, ale tym urządzeniem można też wyciąć szersze kawałki skóry, bo to można wyregulować, można też przyciąć paski i zrobić porządne skórzane paski do spodni. Można naprawdę bardzo wiele fajnych ofert zobaczyć. Prowadzimy warsztaty związane z wyplataniem wikiny, bo to też jest marka, która nas identyfikuje. Wypiekamy świeże pieczywo w gospodarstwach agroturystycznych. Jest to na porządku dziennym, że smakujemy zdrowego pieczywa. I też my jako Wielkopolanie promujemy zdrową żywność, żywność ekologiczną. I tu na naszym stoisku tej zdrowej żywności nie brakuje. Jest to rzeczywiście strefa smaku, ale smaku żywego, zdrowego i takiego typowego naszego wielkopolskiego. Wielkopolska to nie tylko wielka historia, ale i równie wielka przygoda. Ponad 600 gospodarstw agroturystycznych dba, aby tak właśnie było. Jak twierdzi Lidia Woźniczka z Szamocina, to właśnie w grupie tkwi siła. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jedno gospodarstwo agroturystyczne to jest tak, kto do nas zadzwoni, nagle nam brakuje miejsca i odjedzie z naszego terenu. Jeżeli zadzwonimy do znajomych, dobrze, umieścimy was. On już od nas nie odjedzie, postaramy się go tak ugościć, żeby mu się spodobało, wrócił do nas i jeszcze opowiedział to paru znajomym. I mam nadzieję, że tak samo gospodarstwo, z którymi współpracujemy, będą nam odsyłać klientów, ale też chcielibyśmy stworzyć coś, co będzie nas uzupełniać. My mamy, powiedzmy sobie, dobry smalec, a sąsiedzi mają chleb do tego smalcu. A następni mają kopalnię soli i mamy pyszny chleb ze smalcem i nawet jest słony.
W Wielkopolsce gospodarze proponują turystom zdrowy wypoczynek w otoczeniu tradycji i smakowitej regionalnej kuchni. Należymy do sieci dziedzictwa kulinarnego i staramy się produkować jak najlepszą żywność. Pieczemy żytni chleb na zakwasie z własnego żyta, z własnej mąki. Robimy przepyszne powidła, robimy smalec z jabłkiem i z cebulą, kaczkę faszerowaną, pyzy, pieczemy ciasta. Także staramy się wszystko, co tylko możemy, zrobić sami i goście to doceniają. Co jedzą tu mąkę, że nigdy szablonkę nie poradzę nic. Kuchnia, kuchnica, nie mam czym życia, a jak bez niej żyć? W Wielkopolsce gospodarstwa agroturystyczne, my dzisiaj już nawet nie nazywamy gospodarstwa agroturystyczne, tylko turystyka wiejska, dlatego że chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu mieli taką pokazane, jak to faktycznie kiedyś było na wsiach. Wspaniałe otoczenie, zwierzęta, kontakt z przyrodą, a przede wszystkim, co my promujemy w naszym gospodarstwie, to zdrowe, wspaniałe odżywianie. Zakochaliśmy się w produkcji chleba, postawiliśmy sobie sami piec chlebowy. Rozwój wielkopolskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej to efekt działań wielkopolskiego samorządu. Uruchomiliśmy bardzo duży projekt, który nazwaliśmy Agroturystyka Współpraca w sieci. W ramach tego projektu ogłosiliśmy dwa konkursy. Jeden skierowaliśmy do indywidualnych gospodarstw agroturystycznych, tych, które wykorzystały środki unijne, aby stworzyć coś fajnego u siebie. A drugi skierowaliśmy do gospodarstw agroturystycznych, które potrafią się sieciować, czyli potrafią nawiązywać współpracę, łącząc się w sieć i tworzyć jeden wielki plan rozwoju, jedną wielką kampanię promocyjną. Bo zawsze działając w zespole można zaproponować więcej ciekawych ofert niż pojedynkę. Ideą tych działań jest współpraca. To właśnie ona przekłada się na takie projekty jak Karczma Kaliska na skraju Imperium. Pomysł z powiatu kaliskiego zajął trzecie miejsce w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej tegorocznych targów. I fanfary specjalnie dla pana. Ja tylko dodam, że zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Wielkie brawa! Pan Janusz postanowił zabrać swoich gości w historyczną podróż po XIX i XX wieku. Sama nazwa pakietu mówi o karczmie kaliskiej na skraju Imperium, czyli Imperium rosyjsko-pruskiego. W związku z tym staramy się przedstawić tą historię. Oczywiście to w formie zabawy, jak najbardziej, żeby goście mogli się u nas wspaniale bawić. Ale nawiązujemy do różnych form, przede wszystkim do takiego bogatego dziedzictwa kulinarnego, opartego właśnie na tym pograniczu, tam gdzie są wpływy pruskie i wpływy rosyjskie. Także można przyjechać i to wszystko zobaczyć w naszym gospodarstwie. Na tegorocznych targach Wielkopolska kolejny już raz została doceniona w konkursie na najlepsze stoisko. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego! Oj, to jest aplauz i radość! Fanfary dla państwa! Wielkopolskie wiklinowe stoisko kusiło pierogami, plędzami, żurem, wędlinami, serami i świeżo wypiekanym chlebem. Losowi trzeba pomóc. Jednym z elementów to jest dzisiaj typowe targi AgroTravel 2009 roku, szóste, co typowym takim miejscem promocji tej naszej turystyki wiejskiej i agroturystyki, bo nie każdy to rozumie, bo turystyka wiejska to jest pobyt na wsi, a agroturystyka to jest pobyt rolnika, ale czy był tu, czy w tym miejscu, to i tak się korzysta z dóbr, które są na terenie naszej pięknej wsi. Atutem Wielkopolski, dostrzeganym w kraju, ale i nie tylko, stają się podróże w czasie na szlakach kulturowych, kulinarnych i historycznych.
Dzisiaj świat coraz bardziej się unifikuje, wszyscy się do siebie upodabniamy i dobrze jest zachować to, co dla nas szczególne, a to, co mamy w tradycji wsi polskiej, wielkopolskiej, to jest to, co nas identyfikuje i to, co pozwoli nam zachować tożsamość w tym upodabniającym się do siebie świecie. Myślę, że warto o te elementy zadbać. Najważniejszych wydarzeń promujących wielkopolską wieś i jej tradycje niewątpliwie należy udział w międzynarodowych targach turystyki wiejskiej i agroturystyki AgroTravel. Tylko Polska uczestniczy w nich aktywnie od samego początku. Podczas tegorocznej, już 6. edycji targów, byliśmy również regionem partnerskim. Dla wszystkich uczestników było to zatem niezapomniane spotkanie z dziedzictwem kulturowym wielkopolskiej wsi i prawdziwa uczta zmysłów. To będzie, bo to jak szata, ze skończa świata, widzę i zapieczę, a staracha, koła się kręcą, jak wędrę wilca, wesoło się jednej dźwięcza, ra, cza, 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 jedzie pana do posądania, rozpędza nas zadymiana, ca, ca.